Cześć widzowie, lecimy z rundą szóstą Grand Prix Miami. Nicolas Latifi prowadzi w tych zwariowanych mistrzostwach 10 punktów przewagi nad Verstappenem. No ale tutaj Albon teraz ostatnio wygrał, więc też się zbliża. No i zobaczmy, jak to będzie w Miami. No i aktualnie na 5 minut do końca zrobię sobie dwa przejazdy. Jestem na pozycji 9. Mniej niż sekundę za Sainzem, więc tutaj na tym torze mamy dobre tempo. No bo ty nie są jakoś specjalnie szybkie, więc będziemy startować dalej niż przeważnie. Mamy rekord w drugim sektorze i to mocno, no bo boty tam szykane tak trochę wolno jadą. Dobra, lecimy, ostatnie okrążenie pomiarowe. No to let's go. Zobaczymy, czy jeszcze jestem w stanie się poprawić, zejść poniżej minuta 28. To poprawiamy lekko. Dycha poprawy w pierwszym sektorze. Wyjście na tą prostą nie było idealne, bo trochę straciłem. Ale dobra, zobaczmy. Przez szykany można było lepiej. Dalej dycha poprawy. Na razie P11. No na granicy, minuta 27. No niestety, przestrzeliłem punkt hamowania. To będzie P10, czyli będziemy startować z 11 pozycji. Kilka drobnych błędów, ale w miarę szybkie okrążenie. Max to bym zrobił, to chyba Bottasa. A jakbym tak złożył perfekcyjne okrążenie, no to przed Alonso można by było być. Czyli za nim. Verstappen 26.9. Dobra. Verstappen z pole position. Kto? Przepraszam, z pole position będzie startował. Oczywiście Albon po raz kolejny, więc Albon znowu ma tutaj otwartą drogę do zwycięstwa, chociaż Pierre Gasly jest na 19 miejscu, czyli będzie startował z P2. Alfa Tauri powinna być szybsza od Williamsa, Magnussen też, więc no zobaczymy. My też mamy dużą przewagę prędkości nad tymi kierowcami z przodu, czyli tutaj z tyłu. Dobra, lecimy z wyścigiem. No to co widzowie, lecimy z P1. A czekajcie, co? Czy ja tam widzę Ferrari z przodu? Ktoś modnie zadziałał. Widzowie, kuriozalna sytuacja. Niestety ta modyfikacja, którą posiadam, akurat nie działa na torze w Miami. I jest normalna kolejność startowa. Także jestem zmuszony pojechać ten wyścig mimo wszystko. Bo zawsze jest jakaś szansa na punkty. No szkoda. Ale dobra, startujemy z P10, więc to jest wyścig, w którym kierowcy boty z czuba stawki są w stanie tutaj dużo punktów odrobić w klasyfikacji generalnej. No dobra, zobaczymy. Dobra, lecimy. Z 10 miejsca, zobaczymy, jak ten wyścig będzie wyglądał w normalnej kolejności startowej. Start nie taki zły. Nie taki zły. Lepszy niż w poprzednich rundach. O kurde. Co tu się dzieje? I Latifi już jest P7. Pięknie. Pięknie.
Zobaczymy, jak to będzie tempem tutaj wyglądać, bo w kwalifikacjach było bardzo dobrze. 10. miejsce. Na prostych tutaj tak średnio w porównaniu do Baku. Chociaż jest ok, nie ma tragedii. No ale o zwycięstwo walczyć nie będziemy w tym wyścigu. No nie ma takiej możliwości. Nie w Williamsie. George? Nie, to Hamilton. Okej. Wszedłem po wewnętrznej, ten po prostu skręcił, jak gdyby mnie tam w ogóle nie było. Nawet nie wiem, czy mam jakieś uszkodzenia. Jeszcze tutaj mam Russella. O, wy jesteście powaleni. Co wy robicie? Co wy odwalacie? Dobra, według Marka wszystko jest okej z bolidem. Dobra, na razie na spokojnie jadę za Alonso. Też pewnie te merce będą mi siedzieć na tyłku. Ale tempo jest w miarę solidne. No najgorzej na tych prostych będzie. Chociaż merce nie są szybkie na prostych odcinkach. Więc to jest taki plus dla nas. No ale, aha, bo tu już DRS jest dostępny. A, bo tu już trzecie okrążenie. Myślałem, że to jeszcze drugi jest. Dlatego taki Russell szybki na prostej. Ta szykana, gdzie odzyskam dużo... Co oni tutaj tak wolno? Co to nagle się zrobiła taka grupka? Co to miało być? A że mam DRS. O, duży plus. Alonso Ocon chyba jest trzeci w ogóle. Dobra, to trochę zwariowane te pozycje są. Dobra, niesamowite rzeczy. Trzymam te poczołówki. Jedziemy w tym pociągu. W drugim sektorze odrabiam. W pierwszym i trzecim tracę. Zobaczcie, teraz dużo odrobię. Tutaj w szykanie. Hop, hop. I już jestem za Alonso. Mam DRS. A tą najdłuższą? Nie wiem, czy to jest najdłuższa prosta. Ale jest długa. I Alonso atakuje Leclerca. A za nami dalej mercy jadą. Na razie mnie nie atakują. Popełniłem głupi błąd niestety. Dobra, brak baterii. Nie wygląda to dobrze. No ale jeszcze się trzymam. Tego pociągu przede mną. Ło, ale uślizg. Uff, mam tutaj DRS pierwszy raz na tej prostej. Bo Leclerc coś zamula. Ostro. On na hardach jedzie, co w sumie dlatego, ale i tak. Alonso go objechał bez problemu. I szykana. Tym razem tak specjalnie szeroko pojechałem, żeby mieć pewność, że ten bot jak skręci na mnie, to ja będę przed nim. Ale nie mam DRS-u i... Do dupy ten manewr. Nic mi on nie dał. Straciłem DRS przez to. Ale Leclerc coś się ślizga, jakby miał uszkodzenia tylnego skrzydła. Jajaj. Dobra, będę miał DRS.
Ledwo, bo ledwo, ale mam. Nie wiem, czemu Russell nie ma. Dziwne, przecież był sekundę za mną. O, musiałem zamknąć wewnętrzne, bo on chciał już tam wejść. Dobra, Hamilton z Russellem zaczęli się bić i odjechaliśmy na prawie 2 sekundy i dojechaliśmy do pociągu. Ocon jest drugi. Co tu się dzieje? To ta Alpinka taka OP. A, niestety DRS-u nie mam. Co ja się łudzę? Zdobędę DRS za Ferrari, jadąc Williamsem w szybkich zakrętach. Dopiero w drugim sektorze, w szykanie jestem w stanie to odrobić. Tu ta flaga. Jest z tyłu, tam daleko z tyłu. Oho. Sainz coś potracił. Alonso teraz z nim walczy. Postaram się to jakoś wykorzystać, ale dopiero w szykanie. Teraz jestem za daleko. Ale mam DRS, to jest najważniejsze. No i teraz idziemy wolno. Dobra, ty, Leclerc nie zjechał na mnie. Nie doszło do kontaktu. I będę miał DRS. No i super. Teraz to się udało zrobić. O, wystarczy? Wystarczy, dobra. Uff, udało się. Perez popełnił błąd. I mamy Alpinkę na drugim i trzecim miejscu. Co te Alpinki, o, co te Alpinki tutaj wyczyniają? Ale Leclerc, jaki szybki on na prosty jest. Ja już też wyładowany z baterii, więc... No są kłopoty Neymana. W momencie. I mamy DRS-ik z powrotem. Teraz trzeba będzie zjeżdżać. O, moment zjazdu mnie trochę niepokoi, bo znowu boty szybciej dogrzeją te opony. Więc stracę dużo. Jak będzie ta faza pitstopowa. Sainz zjeżdża. Okej. Chyba wyjedzie w korku. Sporym nawet. Widział. A, ale tłok. Ale nie mam przyczepności na wyjściach. I prędkości na prostej. No ale dalej walczą mocno, przez co się spowalniają i bez problemu mam DRS. Sainz tam wyjechał w korku, jak widzę. To w sporym. Beat this lap. Okej. Tak zrobimy chyba. Staram się Pereza tutaj wyprzedzić jakoś. O tak, 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 tak. O tak. Pięknie. Pięknie. Ja nie wiem, czy zjeżdżać. Bo boję się tego korku też, którym bym wyjechał. Gdybym został na jeszcze jedno okrążenie, to... Potem wszyscy zjadą. Okej. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Dobra, zjeżdżamy na tym.
Bez szans na prostej. Ale Perez tu w drugim sektorze będzie mnie spowalniał, raczej w tej szykanie. Aj, trzeba było zjechać okrążenie wcześniej. Dobra, zamknąłem go i to mocno. Stracił. Tam doszło do żółtej flagi. O nie, teraz we trzech będą mnie atakować. Nie tu kamować. Ale burdel. Oni zostają, bo oni na hardach przecież. Za dużo straciłem na tym okrążeniu. Za dużo. Smooth design. Niedobrze. Straciłem za dużo. Ej, Sainz jeszcze będzie pitował. Figu. Ferrari zjechało. Leclerc. Zobaczymy, czy wyjedzie przed nami. Bottas spowalnia Alpinki, Sainza i Russella. Wyjedziemy przed nim. Już przed nim. No i git. To, że Leclerc teraz na medach będzie jechał. Dobra, znowu robi się tłok, bo Alpinki cały czas na drugim, trzecim miejscu, na tym drugim stincie, 19 okrążenie. I zobaczymy, bo tutaj jest szansa na lepszy wynik. Będą właśnie takie coś robić. Spowalniać wszystkich. Tutaj najszybsze bolidy. Muszę mieć pewność, że Leclerc mnie nie zaatakuje. Wewnętrzną po prostu tutaj będę trzymał. Dobra, moja wina. Zostawiłem punkt hamowania po prostu. Wiem, Mark, wiem. Tabliczki mi się powaliły. W Apexie byłem przed nim, ale... No. O, odwaliłem lipę. Russell pewnie uszkodzenia teraz ma. Po zewnętrznej w tych zakrętach, co ten Leclerc wariat jeden? Alonso z Oconem cały czas walczą. I trzymają Sainza za sobą, a Sainz przecież jeszcze musi pitować się w wyścigu. Sainz startował na medach. Ten Leclerc. Aż czas tutaj atakuje mnie. Ajajajajajajajaj. Jest walka o przetrwanie. Ja w Williamsie walczę z Ferrari, Red Bullem. Jeszcze próbuję walczyć o podium. Tam z przodu też jest walka, którą można wykorzystać. Dobra, coraz lepiej. Teraz straci sekundę, nie będzie miał DRS. Tak, DRS mam na prostą startową. Dobra, Sainz zjechał. No i pięknie. Ty, niby normalna kolejność na starcie. Tak jak było w kwalifikacjach, takie wyniki. A Ocon jedzie drugi, Alonso trzeci. Latifi na czwartym miejscu. Co tu się dzieje? Dobra, tam z tyłu mocne fajty, odjechaliśmy na 2 sekundy. Leclercowi i Perezowi. Alonso będzie teraz atakował Ocona. No dzieje się, jest szansa nawet na P2.
to jakby Verstappen miał awarię, to już w ogóle co by tutaj się działo, jeśli chodzi o wyniki. O, o, znowu Alonso atakuje Ocona. Ja przestrzelę też hamowanie, czyli apex, wierzchołek zakrętu. Niedobrze. Była szansa wykorzystanie tego. A, za daleko. Tyle to zrobiłem. O, Perez będzie mnie atakował. Nie mogę mu się dać. Nie mogę! Trzeba walczyć. Alonso też dalej walczy z Oconem. Tutaj przestrzykane. O! Idealnie! Za Oconem. Trzymać się. Teraz mieć. I będzie git. Come on. Perez wyprzedził Alonso. Nie dobrze. Alonso walczy, dobra, walcz tam, Perdek. Dobra, będę miał DRS. Come on. To jest prawdopodobnie ostatnia szansa. Moja, żeby coś tutaj zrobić. Yeah, boy! Come on! Idealnie! Ja nie wiem, czy ja obronię to na ostatnim okrążeniu. Okon się przepali z baterii. Leci. Spokojnie. Trochę tej baterii też zaoszczędzić na drugi sektor. Teraz przepalam wszystko, co mam. Nie wiem, czy wystarczy. Zobaczymy. Powinno wystarczyć. Uff. Leclerc trzeci. Verstappen wygrał wyścig, ale my jeszcze nawet trzeciego sektora nie zaczęliśmy. 35 sekund przewagi, co? A, Leclerc trzeci. Alpinki 4-5, super. Ja pierdzielę, na drugim miejscu to jedzie. Williamsem! Po starcie z 10 pozycji, Verstappen startował pierwszy. No dobra, pakt. Rozwaliłem Mercedesa, przestrzeliłem punkt hamowania, należy mi się kara. Ale... Fajny wyścig. Dobrze, że to taki ciekawy wyścig. Mimo tego, że tutaj modyfikacja odwrócenia pozycji na starcie nie zadziałała, to chociaż wyścig był ciekawy. 36 sekund straty do Verstappena. Co tu się wydarzyło? Dobra, no to przynajmniej Alpinki w generalce coś tam podskoczą fajnie. Ja utrzymam się na prowadzeniu. Mam 3 punkty przewagi nad Verstappenem.
Albon spadł na czwarte miejsce. No niestety, no pechowy. Ech. Pechowy scenariusz, że akurat modyfikacja na Miami nie działa. To jest prawdopodobnie wynik tego, że to jest modyfikacja do gry 2021, nie do 22. I tego toru po prostu nie czyta w tej modyfikacji. Więc od następnych wyścigów już wszystko powinno być git. Co my tu mamy? W konstruktorce Williams prowadzi o jeden punkt przed Red Bullem. Alpinka podskoczyła na siódme miejsce. Mercedes tam dźwignął się o jedną pozycję tylko. Haas spadł na czwarte miejsce. No i od następnego wyścigu już wracamy do normalnej kolejności na starcie. I następny wyścig to jest Monaco. Więc pole position, pierwsze miejsce, Monaco dużo daje. No i zobaczymy, jak to będzie. Dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym filmiku.